my! Co sprowadza Kamila Grosickiego na trening rezerw Pogoni? No akurat jest taka sytuacja, że przyjechałem już na urlop, ale jeszcze za tydzień będę miał, za dzisiaj nie będę miał zgrupowania reprezentacji Polski przed bardzo ważnym meczem z Mołdawią i tutaj po rozmowach z trenerami reprezentacji i tutaj podziękowanie dla Pogoni, że pozwolili mi trenować w Mordekstraklasie. No bo wiadomo, samemu treningi to nie jest to samo co zespołem i dlatego cieszę się, że tu mogę z chłopakami potrenować. Sezon w Turcji się skończył, masz teraz wakacje, całe spędzasz w Szczecinie, czy gdzieś jeszcze będziesz jeździł? Zobaczymy, no na razie mówię, na razie takie to nie są jeszcze wakacje, bo trzeba się przygotowywać do meczu z Mołdawią, ale na pewno na odpoczynek przyjdzie czas jeszcze po reprezentacji i wtedy na pewno gdzieś z rodziną będziemy gdzieś wyjeżdżać, gdzieś za granicę, ale jeszcze nie mamy planów gdzie. Będziesz miał tutaj okazję pokazać młodym chłopakom jakieś różne umiejętności, które nabyłeś w Turcji? Nie, no na pewno będę, dla chłopaków młodych na pewno będzie to też na pewno przeżycie pograć tu ze mną. Tak jak powiedziałem, byłem wychowankiem, jestem wychowankiem Pogoni Szczecin, grałem w tym klubie, wychowałem się tutaj i dlatego na pewno miłą tą atmosferę stworzymy na tych treningach przez ten okres, jak ja będę trenował i na pewno tutaj chłopakom też będę starał się podpowiadać, jak to starszy zawodnik. Zmieniło się w Pogoni chyba bardzo dużo od kiedy ty grałeś. No tak, dużo się zmieniło. Nie ma nawet w tej szatni, gdzie się przybierałem zawsze, jak grałem w pierwszej lidze tutaj. No ale mówię, no jest ekstraklasa. Jak ja wyjeżdżałem z Pogoni, to zespół był w czwartej lidze. Wróciłem dzisiaj, zespół jest w ekstraklasie, walczy o utrzymanie, ale widzę, że jest postęp w grze tego zespołu. Ostatnio mecz z Ruchem oglądałem, cały mecz, więc cieszę się, że Pogoń wygrała. I teraz w niedzielę na meczu będę tak samo z Górnikiem Zabrze i będę kibicował za nasz zespół. Śledzisz losy Pogoni w całej rundzie i w całym sezonie? No oczywiście, to jest normalne w każdym klubie, w którym grałem, to jestem na bieżąco z wynikami zespołów. A Pogoń to jest mój klub, w którym się wychowałem, który mam w sercu i codziennie praktycznie czytam strony oficjalną Pogoni Szczecin, więc jestem na bieżąco. Gra mój tu przyjaciel Bartek Ława, więc z nim jestem cały czas w kontakcie, więc wszystko mi mówi, jak to wygląda. Dariusz Wdowczyk, trenerem Pogoni. Uważasz, że to było dobre posunięcie, ta zmiana trenera? Na pewno trener dostał swoją szansę tu w Pogoni i musi tą szansę wykorzystać po dłuższej przerwie, której trenera nie było. I tak samo tutaj wszyscy w Szczecinie na pewno chcą trenerowi pomóc i żeby trener z tym zespołem coś osiągnął. Tu słyszymy odgłosy ze sceny. Czy ty, korzystając z okazji, też zamierzasz wybrać się na Juvenalia? Nie, akurat nie będzie na to czasu. Mówię, staram się teraz codziennie przygotowywać do tej meczu z Mołdawią, bo jest to bardzo ważny mecz dla nas, dla całej drużyny, jak i dla mnie. Na pewno mówię, na takie rozrywki to przyjdzie czas po tym meczu z Mołdawią. Czy w kadrze Polski czujesz się już tak zgrany z całą grupą reprezentantów? No tak, trenuję. Jestem w tej reprezentacji już długo. Byłem od pierwszego meczu trenera Fornalika, jestem cały czas powoływany i często gram nawet w pierwszym składzie, więc te swoje miejsce wywalczyłem w reprezentacji i mówię, no ale to jest jeszcze mało, w tej reprezentacji trzeba dawać siebie jak najwięcej i wtedy ja będę zadowolony i reprezentacja.